Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim. Witam na konferencji prasowej 10. Festiwalu Mała Tallina, który właściwie się rozpoczyna. Ja powiem kilka słów o spektaklach teatralnych, które w ramach festiwalu pokażemy naszym widzom. Przedstawiam panią Karolinę Białas, na pewno znaną Państwu, która zawiaduje naszym biurem promocji i obsługi widowni, oraz panów Sławomira Ramiana i Piotra Niedojadło, którzy opowiedzą więcej o jednej z imprez towarzyszących, czyli o bajkowym koncercie w ramach festiwalu. Tarnowski Teatr na Małej Talii zaprezentuje Akademię Mr. Kleks, reżyser Darii Kopiec, naszą przedwakacyjną premierę dla dzieci, oraz od lat pozostającego w repertuarze, w różnych wersjach i obsadach, Małego Księcia w reżyserii Cezarego Domagała. Te spektakle z naszej strony, natomiast udało nam się zaprosić także Teatr Żelazny z Katowic ze spektaklem Dziadek Mróz, Po co komu zima, spektakl Tomcio Paluszek Teatru Rabcio z Rabki Zdroju oraz Brzydkie Kaczątko, także z Rabcia, z Rabki. I to będą przedstawienia profesjonalne dla naszych widzów, ale będzie także wiele wydarzeń okolicznościowych dookoła festiwalu i o nich więcej pani Karolina oraz panowie, którym oddaję głos. Dziękuję. Pozostając jeszcze przy spektaklach, zaprosiliśmy na tegoroczną edycję grupy, w których występują dzieci i młodzież. 3 grudnia wystąpi Teatr Tup i Teatr Tuptusie ze spektaklem Cóż to za człowiek? Spektakl jest oparty na drugiej i czwartej części Dziadów i ta propozycja będzie dla nieco starszej widowni od 14 roku życia. O 11 tuż po nich wystąpi z kolei grupa lalkarzy ze Spytkowic i oni przedstawią taką bardzo urokliwą bajkę dla najmłodszych, czyli Jerzyk i Przyjaciele. Wydarzenia towarzyszące z kolei to cykl różnych działań, które właśnie odbędą się także równolegle ze spektaklami i zaczynamy już dziś. Zapraszamy Państwa po tej części na dużą scenę, po drugim spektaklu, który teraz właśnie trwa, Akademii Mr. Kleks, będzie spotkanie aktorów z publicznością i poprowadzi je Jerzy Pal, który gra w tym spektaklu, także zachęcam, będzie można sobie z tego wydarzenia Małej Talii zrobić krótką relację. Będą w ramach wydarzeń towarzyszących także warsztaty. Zaczniemy już w tą sobotę i tutaj będzie kilka propozycji nie tylko dla dzieci, ale także dla rodziców. 1 grudnia zapraszamy dzieci w wieku od 7 do 11 lat, ale z rodzicami na wydarzenie Bawmy się w teatr, które poprowadzi Matylda Baczyńska i Kamil Urban. W trakcie warsztatów powstaną takie luźne scenki teatralne, które na pewno będą dobrą inspiracją do zabaw z dziećmi w domach. Kolejne warsztaty to warsztaty jeszcze dla młodszych dzieci. Pierwsza grupa to 2- i 3-latki i tutaj zapraszamy oczywiście z rodzicami. W trakcie nich będzie bajkoterapia, będą zabawy animacyjne i muzyczne. Warsztat ten poprowadzi Iwona Wróbel-Przebięda, między innymi jest założycielką Stowarzyszenia Mamy Tarnów. Pani Iwona Wróbel-Przebięda poprowadzi także starszą grupę, 4-, 5-, 6-latki, znowu wraz z rodzicami, będą miały także warsztaty, które skupią się wokół maski. Ciekawym wydarzeniem tegorocznej talii jest takie złożone wydarzenie. Zaczęliśmy już pracę nad nim kilka tygodni temu i stąd mamy tutaj Sławomira Ramiana i Piotra Niedojadło. Pracuje nad tym wydarzeniem jeszcze Grzegorz Gawlik, ale chyba ze względów zawodowych nie mogło go z nami dzisiaj być. Także proszę, powiedzcie więcej o tym, co będzie przygotowane na koniec talii. Dzień dobry Państwu. Tak jak pani Karolina powiedziała, pracujemy teraz nad warsztatami, już trwają te warsztaty, spotykam się regularnie co tydzień. Na początku był zorganizowany casting, aby wyłonić najciekawsze głosy, najbardziej właśnie dzieci, które super śpiewają i udało nam się stworzyć grupę bodajże chyba 15-16 osób, tak, prawda? 16 osób. Dzieciaki od 10 do 15 lat, fantastyczne, dużo energii, na próbach się bardzo dużo dzieje, jest to niesamowite, ponieważ trochę ostatnio odwykłem, sorry, tak ci wszedłem w słowo, ale wykorzystam to, bo widzę, że nie zadajecie Państwo pytań, więc tak sobie może pogadamy, będzie przyjemniej Państwu o tym opowiadać.
Dzieciaki są fantastyczne, rozśpiewane, mają bardzo dużo energii, co niekoniecznie ta energia jest głównie skoncentrowana na tym, co trzeba robić, więc tutaj dodatkowe wyzwania. Na szczęście Grzegorz Gawlik, który jest wyśmienitym pedagogiem, potrafi te dzieci okiełznać. Ja się tutaj zajmuję od strony emisji głosu, żeby dzieci się w trakcie prób nie przemęczały, żeby wychodziły niezachrypnięte, tak mówiąc najprościej. Może powiem jeszcze o piosenkach? Tak, tak. Będą na pewno piosenki, które tutaj w Tarnowskim Teatrze można usłyszeć właśnie w spektaklach. Będzie z Małego Księcia będzie utwór i będzie też właśnie z wspomnianej wcześniej Akademii Mr. Kleks. Z Akademii Mr. Kleks wybraliśmy bardzo fajny fragment, gdzie dzieciaki będą rapować. Ponieważ nie było to akurat w tym spektaklu partii stricte wokalnych, takich refrenowych, więc pozwoliłem sobie, mam nadzieję, że nie będzie to zbyt duże jakby przekroczenie moich kompetencji. Wymyśliliśmy trochę też razem z dzieciakami taki wspólny refren, czyli będą partie rapowane, partie śpiewane. Nie ukrywam, że trochę już ostatnio odszedłem od repertuaru dziecięcego, więc oczywiście była fajna pomoc ze strony teatru, że takie spektakle również się odbywają, więc zaczerpnęliśmy z tych bajek z naszego Tarnowskiego Teatru, ale ja sięgnąłem też po piosenki, które gdzieś tam mi od dzieciństwa rozjaśniały moje muzyczne wrażenia. Były między innymi, jest to taki zbiór piosenek, nawet nie pamiętam, bodajże produkcja Arfi. Słuchałem tego na płycie winylowej, więc jestem bardzo zadowolony, że mogę nowym pokoleniom takie moje perełki z dzieciństwa przekazywać. A także Grzegorza Turnała kilka fajnych utworów. Także dosyć Turnała. Ambitnie jak na dzieci, ale dzieci są zadowolone i widzę, że fajnie im się pracuje na tych materiałach. Towarzyszyć podczas koncertu będą nam muzycy tarnowscy. Będzie Sylwester Malinowski, który zagra na perkusji i Grzegorz Nosek, który zagra na basie i od czasu do czasu też podegra na gitarze. No a ja też będę na instrumentach klawiszowych towarzyszył podczas tego koncertu. Ja mam pytanie, czy będą jacyś goście specjalni? Będą goście specjalni, bo cały koncert poprowadzi Monika Wenta i Matylda Baczyńska i one też będą aktywnie brać udział w tym koncercie i w tym wydarzeniu. A wspólnie zaśpiewacie? Tak, a na zakończenie całego koncertu wspólnie zaśpiewamy. No, dziękujemy, bo to dosyć mocny punkt całego przedsięwzięcia, nad którym też bardzo dużo pracujemy. Właściwie wczoraj też do późnych godzin nocnych nad tym siedzieliśmy wraz z Grześkiem Gawlikiem. Powstał specjalnie na tę okazję napisany hymn Małej Talii. Kompozycję stworzył Grzegorz Gawlik, który wcześniej już wielokrotnie napisał mnóstwo świetnych piosenek do spektakli. Także mamy też nadzieję nauczyć być może uczestników koncertu, publiczność, rodziców tego hymnu. Już w ubiegłą sobotę już udało się nam ten utwór tak powoli uporządkować, już dzieci zaśpiewały, także jesteśmy dobrej myśli, że 9 grudnia wszystko. I co jest najlepsze, pięknie. Dzieciom się podoba, bo współpraca z dziećmi właśnie ma tą cudowną cechę, że dzieci są bardzo, bardzo szczere i po 10 sekundach widać na ich twarzy, że coś jest nie tak i wtedy trzeba podejmować szybkie decyzje, czy brniemy w to dalej i próbujemy jakoś ratować sytuację, ale tutaj widzę, że dzieci pomimo tej właśnie cudownej szczerości, którą cenimy, poszły w ten utwór, świetnie on brzmi, mamy nadzieję, że spodoba się także im rodzicom i publiczności Tarnowskiego Teatru. To dziękuję. To ja teraz powiem tak konkretnie, kiedy ten koncert się odbędzie. To będzie 9 grudnia, niedziela o godzinie 14. Mamy na to wydarzenie jeszcze końcóweczkę biletu, więc trzeba się spieszyć. Zwrócę uwagę na wydarzenia popołudniowe, które są właśnie w ramach Małej Talii. Akademia Mr. Kleks, Mały Książę i właśnie koncert towarzyszący, bajkowy koncert. To są wydarzenia, na które zapraszamy dzieci wraz z rodzicami. Też ważna rzecz, cały festiwal 10 Mała Talia został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i dzięki temu wszystkie wydarzenia, które się odbywają w ramach Małej Talii są w bardzo szczególnych cenach, rozkładają się od 2 zł do 5 zł, także bardzo polecamy i zapraszamy na te wydarzenia. My dziękujemy, ale ja za chwilkę sprawdzę, na jakim etapie jest spektakl. Jeśli ktoś z Państwa dysponuje jeszcze czasem, to zapraszamy na dużą scenę, gdzie się odbędzie pierwsze wydarzenie towarzyszące, czyli spotkanie aktorów z publicznością. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.